Cześć, witajcie na kanale Nuclear Custom. W dzisiejszym odcineczku zwiedzamy opuszczoną fabrykę garniturów. Zobaczymy, co uda się znaleźć na terenie. Mam nadzieję, że wyjazd tutaj przyniesie całkiem przyzwoity materiał filmowy. To co, lecimy na Urbex. Tu w teorii są takie jakby schodki, jakby po nich się wspiąć, można by spróbować właśnie tam na górę się dostać. Także no, pozdrawiam z dachu. Teraz tego prawdziwego dachu na fabryce garniturów. W ogóle już jako pierwszą ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że dach tego budynku przynajmniej jest wykonany z azbestu, niestety. Trzeba teraz przejść tu, tu i stamtąd w dół. Także byłem przed chwilą tutaj na samym dachu. Rozejrzałem się po terenie, wiem mniej więcej już jak to wygląda, zresztą wy również wiecie. Wspiąłem się tam, no z tej perspektywy to nie wygląda zbyt epicko, ale z góry jest ładny całkiem widok na teren. I w sumie tutaj w ogóle znajdujemy się prawdopodobnie w jakimś swego rodzaju magazynie. Tak wygląda przynajmniej najbardziej ta część. Stawiana w bardzo prosty sposób z pustaków. Widać, że dość tani sposób. Tutaj również są gotowe elementy rusztowania. Na tym prawdopodobnie była blacha. No i to wszystko wygląda właśnie jak jakiś magazyn. Właściwie nawet niedokończony, bo tutaj zobaczcie, są jeszcze druty. To znaczy, że tutaj również coś miał być. Albo jeszcze jeden pomysł, co tutaj właśnie mogło się znajdować. Mógł tutaj być również sklep tej firmy, która te garnitury właśnie szyła. I widać tutaj po śladach chociażby ludzi, widzicie, odciśniętych w betonie, że tutaj właśnie ten obiekt, w którym teraz się znajduje, musiał być jeszcze budowany. I również są tutaj właśnie jakieś rusztowania, pozostałości po dawnych konstrukcjach wzmacniających jakby całą tą konstrukcję jeszcze niedokończoną właśnie tego obiektu. Tu jest szyb windowy. Tam jest wyjście jakieś, fajnie by było się tam dostać. Oho! I tutaj jakiś magazyn długi. I w sumie w dość dobrym stanie, tam zaraz przejdziemy. Fajny właśnie napis. Odzież męska, outlet. Billboard, który wisiał gdzieś u góry, możliwe, że właśnie przed całym tym obiektem.
na przykład z tamtej strony właśnie. No i był swego rodzaju taką wizytówką tego, co właściwie tutaj jest. A teraz jesteśmy w tym niedokończonym szybie windy. Góra, dół, a idziemy tam. O, a tam są schody. A tu jest ten magazyn, który wam pokazywałem z góry. Zobaczcie. Jest manekin, który mógł być modelem pod szycie nowych garniturów, albo po prostu mógł spełniać funkcję taką prezentacyjną, w cudzysłowie. W sensie, że na nim było zarzucone jakieś ubranie, jakaś na przykład kamizelka, czy coś w tym stylu. I osoby, które tutaj przychodziły, mogły właśnie na takich manekinach zobaczyć, jak prezentuje się dany rodzaj ubrania. Dobra, to plan jest taki, że tam będę wchodził, przejdziemy się tutaj i zanim pójdziemy jeszcze tam, na tamtym teren, to myślę, że udam się tu do sali. Albo w sumie teraz zerknę do tej hali i potem przejdziemy już tamtym budynkiem. Hala niestety bardzo poniszczona, bez konkretnych pozostałości. Tu zobaczcie, jak zapadł się strop. I razem właśnie ze stropem zapadł się komin, czy swego rodzaju wentylator. Poszczególne pomniejsze pomieszczenia, prawdopodobnie pomieszczenia socjalne, jak chociażby tutaj właśnie toaleta, możliwe, że jakieś biura obok. Nie, po prostu toalety. Z wejściem jakimś takim. Historia zakładu, który widzicie za mną, jest bardzo krótka, jak na firmę takiej wielkości, ale jest pełna wzlotów i upadków. Począwszy od roku 1987, kiedy właśnie powstała cała firma, która tutaj wytwarzała garnitury, można powiedzieć poprzez gwałtowny wzrost znaczenia marki. I marka usytuowała się w jednej z wiodących, koniec końców, właśnie była jednym z wiodących producentów garniturów i odzieży ogólnie, takiej bardziej ekskluzywnej. No i wszystko zaczęło się sypać w roku 2004, kiedy to dług tej firmy osiągnął poziom 14,5 miliona złotych. I potem w roku 2011 już można powiedzieć, ten dług został tylko i wyłącznie taki, wiecie, przypieczętowany. Sięgnął wtedy kwoty 50 milionów złotych. Dlaczego tak było? Dowiecie się już w tym budynku. O, no i patrzcie, tutaj jest więcej pozostałości. Są ciekawsze rzeczy. Jest dużo dokumentów. Bardzo dużo dokumentów nawet. Budynek jest również taki dosyć czysty. Dosyć dobrej jakości, bym powiedział. Że łatwo by było nawet go odrestaurować. No zobaczcie, tutaj szyba. Nie, pęknięta jest lekko, ale drzwi na przykład są już niepopękane zupełnie. Wygląda dosyć ciekawie. Wygląda jakby tu był główny budynek, na przykład zakładowy, wiecie. Tu po bokach mogły być poustawiane różne maszyny, właśnie, które obrabiały materiał, który był tutaj przywożony. I swoją drogą, dobrze właśnie, że tutaj się znaleźliśmy, ponieważ na terenie obiektu wybuchł pożar i to całkiem spory pożar, który można powiedzieć raz na dobre przypieczętował upadek już tych zakładów, ponieważ wcześniej przed tym pożarem one w 2011 roku, tak jak wam wspominałem, miały dług rzędu 50 milionów złotych. I to jest dług, który był dla ZUS-u, dla Urzędu Skarbowego, dla pracowników i chyba zdaje się dla ubezpieczycieli tego całego obiektu. Także zarząd firmy nie radził sobie najwyraźniej z prowadzeniem. Nie wiem, w jaki sposób te zakłady w ogóle, skoro miały tak niekompetentny zarząd, znalazły się na jednej z wiodących, zostały po prostu jedną z wiodących marek odzieżowych w tamtym czasie. Mówię tutaj o latach 90. Dobra, przejdźmy dalej do eksploracji. Tyle historii. Tu są ciekawe pozostałości. Macie tutaj, zobaczcie, żelazka.
różnorakie, a pozostałości po żelazkach w sumie. To znaczy, że też gdzieś tutaj musiała się znajdować część obiektu, w której były prasowane te garnitury. To mnie jeszcze zaciekawiło. To jest taka forma zrobiona z plastiku wytrzymałego, może nawet poliwęglanu. Forma z różnymi kształtami, z różnymi literami. Fajne. Nie wiem, do czego mogło być wykorzystywane, ale wygląda taka pozostałość bardzo fajnie. O, patrzcie, ale tutaj są jakieś takie pozostałości bardziej zapakowane, bardziej mniej śmieciowe. Coś ciekawszego. I mamy tutaj również magazyn. To jest fajne. Od spawarki. Wiecie, to się przykładało tak do twarzy mniej więcej. I ja na przykład teraz widzę tą lampę, którą świecę sobie w oczy, jako taki mały zielony punkcik. No, a wy widzieliście dokładnie, jak to wyglądało. Tylko że no wtedy to było w o wiele lepszym stanie, teraz to tutaj już jest śmieć po prostu zalegając posadzkę. A nie, przepraszam, to co mówiłem, to również są śmieci, to są pozostałości po skrawkach, zdaje się, materiału, który był tutaj wykorzystywany do szycia właśnie tych ubrań. A miejsce, w którym się znajdujemy, jest swego rodzaju warsztatem. Tam macie w ogóle jeszcze ciekawostkę, czyli cały taki wał z materiałem. Pomieszczenie kolejne wyprute. Tutaj nawet dach już jest zniszczony. Możliwe, że złomiarze próbowali się dobrać do aluminiowej konstrukcji. Ale to mnie zaciekawiło. Ten stół, zobaczcie, duży całkiem. Taki, że ciężko by było sięgnąć nawet coś, co byłoby na środku. Możliwe, że był wyniesiony tutaj. Nie mógł być wyniesiony. Musiał być tutaj poskładany, bo drzwi są za małe. Czyli coś musiało się tutaj dziać takiego w związku z tymi stołami. Bo nie mogły zostać nigdzie przeniesione. Oj, tu kolejny stół właśnie. I tu nawet są już pozostałości po materiałach. Spójrzcie. Jest jakiś jeans, czy inny rodzaj materiału. Podpisany, zawiązany. Tu mamy krój spodni, dokumenty bardziej jakieś i rozmiary. O. I zobaczcie, tu jest też całkiem ciekawa hala. Hala nad halą tą produkcyjną, taką, w której mówiłem wam właśnie o pożarze, który tutaj wybuchł. I co najbardziej zwraca tutaj moją uwagę, to ta wata cieplna. I fakt, że tutaj na tym takim kwadracie, w sumie na planie kwadratu, jest po prostu wszystko wycięte. A wata takimi dużymi płatami zwisa z góry. Dziwne. Co jest jeszcze fajne? To. Taki kostka, taka jak klocek Lego trochę, tylko że taki duży. Jakby szczotka z takimi włoskami. Tego jest tutaj dużo, z różnych rozmiarach, o różnych kształtach. Jak ktoś was wie, czym mogą być te dziwne czerwone pozostałości, klockopodobne, to wiecie, co robić, napiszcie w komentarzach. A ja przypnę wam serducho. Tu się zapowiada już ciekawiej, patrzcie. Są segregatory i szafki w ogóle pełne dokumentów. Tutaj mamy również zapakowane jeszcze jakieś pozostałości po... Sam nie wiem po czym. Po kartonach. Na koszule, zobaczcie. Tutaj również są materiały. To zdaje się materiał na podszewkę jest, taki śliski. I materiały normalnie na garnitury właśnie takie lepszej jakości. O, ładny taki miękki ten materiał. Fajny. I różne kolory, zobaczcie, tam jest jakiś brązowy. Tutaj jest czarny właśnie. Tutaj też kolejny brązowy. I
I w tym miejscu już faktycznie zaczyna być widoczne przeznaczenie tego obiektu. Tu na przykład macie jeszcze w ogóle wieszaki. To już zupełnie takie typowe jak w sklepie odzieżowym. Tutaj wiecie, wisiała masa wieszaków. Nawet tak, że to jest wygięte już. Fajnie. I na tych wieszakach wisiały garnitury. Dobra. Ta część bardziej nowa, wydaje się mało ciekawa w sumie. Zwiedziłem, pokazałem wam najciekawsze rzeczy, które tutaj udało się znaleźć. Ale spodziewałem się czegoś głębszego po tej eksploracji. Myślałem, że będzie tutaj więcej pozostałości. Zobaczymy jeszcze, jak będzie za płotem. Tam, w tej bardziej starej części obiektu. O ile da się w ogóle tam przejść.